Wojtek, opowiedz o swojej postaci. Kim jest Krzysiek? Bo oglądając pierwsze dwa odcinki, można odnieść wrażenie, że to taka dość niejednoznaczna postać, która na pewno ma problemy ze swoim teściem. Za bardzo za nim nie przepada, zresztą ze wzajemnością. Ilekroć coś próbuję robić w kinie, czy w serialu, czy w teatrze, tworząc nową postać, zawsze sobie myślę o tej niejednoznaczności. No bo, żeby nie mówić, znowu prawda objawiona, każdy z nas jest niejednoznaczny i to tak naprawdę okoliczności nas tworzą, zawsze to powtarzam, że nigdy nie wiemy, jak się zachowamy w jakiejś ekstremalnej sytuacji. I Krzysztof, o którym mowa, postać, którą grałem w serialu Żmijowisko, również jest niejednoznaczny i również został wpasowany w dosyć nietuzinkowe sytuacje, że tak ujmę to delikatnie. Tak, ma problemy ze swoim ojcem, ma problemy z finansami, jak myślę 60% Polaków. I tak próbowałem tę postać tworzyć. Aczkolwiek zawsze aktor to się nazywa gdzieś bronić postaci, żeby widz go trochę polubił, żeby go trochę zrozumiał, dlaczego się zachowuje, użyję znowu słowa tak niekonwencjonalnie źle, bo to moja postać trochę taka jest, patrząc na relacje między nim a synem na przykład. Co takiego w scenariuszu Żmijowiska było dla Ciebie najbardziej uwodzicielskie? Bo dla mnie, z perspektywy widza, spodobało się to, że mamy tutaj teoretycznie sielskie Mazury, ale historia, która jest przedstawiana na ekranie, zupełnie nie jest sielska. Do tego międzygatunkowość, bo z jednej strony trochę dramatu, kryminał, ale jest też miejsce na humor. Jest też miejsce na humor, chociaż akurat w mojej postaci tego humoru nie ma zbyt dużo. Mnie najbardziej w tej historii urzekła ta nieprzewidywalność i to bawienie się w kotka i myszkę z czytelnikiem czy widzem, że już nam się wydaje, że ktoś jest taki i że to być może on jest prowodyrem, czy przez niego pewne sytuacje się zdarzają, a później się okazuje, że nie, że to jednak nie jest do końca tak, a później się okazuje, że nie, że to jeszcze jest zupełnie inaczej. I takie historie mi się podobają, niestereotypowe. No bo tak naprawdę życie do końca nie jest stereotypowe. Oczywiście mamy statystyki, mamy psychologię, która nam mówi o pewnych zachowaniach na przykład, a później się okazuje, że nagle zdarza się coś, co się wymyka spod kontroli jakimkolwiek opisom i definicją. I tutaj tak trochę było, że tu się wymykało opisom i definicją, ale później jak sobie składasz tę historię i myślisz, że to jest historia, którą... Ja mógłbym reklamować jednak wiele rzeczy. To jest historia, którą wszędzie obejrzeć dwa razy. Bo ja najpierw przeczytałem scenariusz, mówię wow, a Wojciecha Chmielarza, przyznam się szczerze, wcześniej nie czytałem. I mówię wow, jak to jest napisane, czytam teraz książkę Wojciecha Chmielarza. Przeczytałem Żmijowisko, po czym rzuciłem się na drugą książkę Wojciecha Chmielarza, Osiedle Marzeń. I sobie myślę, bardzo fajnie autor buduje, z punktu widzenia teraz oczywiście, no mówię, punktu widzenia autorskiego, psychologię postaci i to, co się też w kryminałach bardzo ważne jest. W szkole nam o tym mówiono, że czytajcie kryminały, a będziesz wiedział, jak budować postaci i co powoduje, że ona się tak zachowuje, jaki jest imperatyw działania. I bardzo często ten imperatyw i to działanie nie jest takie oczywiste. I tutaj właśnie też było nieoczywiste i czytając po raz drugi, nagle sobie zdaję sprawę, że ale mnie robił w balona autor i że kurczę, to tak naprawdę tak źle myślałem o tej postaci, ale wcale ona nie była przecież taka zła, ona chciała tak naprawdę dobrze, albo ten ktoś chciał źle, a chciał dobrze, a nie do końca to było dobre. Więc to jest serial, który wszędzie obejrzeć dwa razy. Żmijowisko to też spotkanie z Łukaszem Palkowskim. Jaki to jest reżyser? Daje aktorowi dużo wolności na planie, czy wręcz przeciwnie, tak twardo trzyma w ryzach? No, jeżeli chodzi o mnie, to dawał mi dużo, dużo wolności, ale też
ja lubię pracować z reżyserami. No w ogóle się fajnie pracuje z kimś, kto ma nad tobą pieczę i, mówi ci, co masz robić, który wie, co chce zrobić i robi to dobrze. Tak właśnie akurat w tym samym czasie spotykałem się z Władysławem Pasikowskim i z Łukaszem Palkowskim i sobie myślę, dzieli ich pewna różnica wieku i doświadczenia, ale tak naprawdę mają ten sam sposób działania. Znaczy przede wszystkim są świetnie przygotowani. I bardzo dobrze mi się pracowało. Właściwie nie było żadnych konfliktów między nami. Gdzieś z czym się nie zgadzałem i argumentując to, że mogłoby być tak lepiej, to Łukasz zawsze mówił, dobra, to ujęcie jest twoje, zrób tak, jak ty chcesz, nie? Co oczywiście w montażu i tak sobie może to wyrzucić, ale powiedzmy mnie uspokoił. Ale w większości przypadków, właściwie w 95%, i to jest też tak, że od razu wiem, że to jest mój reżyser, z którym wiem, że będę to już pracował, jak mam coś w głowie, przychodzisz na plan, chcesz o czymś powiedzieć, a jeszcze nie powiedziałeś pierwszego słowa i to samo mówi ci reżyser. I sobie myślisz, no tak, tak. Już nie mówisz tego, o, tak samo o tym myślałem, tylko mówisz, dobrze, zrobię to, nie? No i tak, to znaczy, że dobrze mi się pracowało i to też znaczy, że za chwilę się spotkaliśmy w Chyłce, bo Łukasz robi też Chyłkę dla innej stacji, nie będę mówił jakiej, bo to nie wypada przecież teraz mówić. I będziemy razem znowu pracować, więc się dogadujemy i chyba jest fajnie i to też bez zbędnych słów. Nie ma co w ogóle tutaj specjalnie robić jakiejkolwiek afery z czymkolwiek, jak niektórzy mają i reżyserzy, i aktorzy. Po co? Nie. Więc bardzo dobrze się pracowało i też nietypowo. W sensie, że na przykład Łukasz mówił, a to teraz rób tak, co nagle myśli sobie dziwne, ale myśli sobie, nie, fajne, jest okej, okay, jest dobre. Kurczę, wpadł na to, to dobry reżyser. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po serialu Żmijowisko? Mogą się spodziewać... Odcinek będzie trwał chyba 50 minut, więc to 50 minut będzie dobrze skonsumowane. Po prostu ten serial zabierze im, ale też im coś da. Zabierze im 50 minut życia, nawet nie będą wiedzieli o tym, że właśnie minęła godzina, czy 50 minut, jak wcześniej mówię. Powiedziałem, ale będą też czekali na kolejny odcinek, bo ta historia jest taka, że chce się cały czas dowiedzieć prawdy. Więc myślę, że... Myślę. Chyba z całą odpowiedzialnością mogę zaprosić widza na Żmijowisko w Kanal Plus i to będzie serial, który na długo zostanie w głowach, bo to jest serial o współczesności, o współczesnym człowieku, i o tym, jakie drzemią w nas różne pokłady, i dobre, i złe.